ojców, zawodników, dziadków, wujków i rodzeństwa naszej piłkarskiej, bliskiej społeczności. Wiceprezydent miasta Tychy, pan Mieczysław Domowy. Również gospodarza tej pięknej Tyskiej hali, pana dyrektora Musiru, pana Marcina Stanicza. Witam również przedstawicieli samorządu naszego Tyskiego w postaci przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, pana Grzegorza Kołodziejczyka. Serdecznie witam naszych zawodników pierwszej drużyny GKS-u Tychy, pana Mateusza Grzymka, Łukasza Kupczyka i Krzysztofa Pisackiego. Zawodnikiem za rok 2013, znanym wszystkich trenerów, został Wojciech Szumija. Być może za kilka lat usłyszę o nim cała Polska. Za wieloletnią pracę na rzecz tyskich talentów, dzieci i młodzieży. Dla trenera Karola Grzesika pośmiertnie odbierze tę nagrodę syn, sportowiec i piłkarz Dariusz Grzesik. Thank you.
Jeżeli chodzi o faworyta, to ciężko wskazać, którzy nie chyba ma, wyskazać się w spotkaniu. Jest! Ale panowie, że krańcy!